Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku Sky Factory 3. To już jest 25 odcinek. Wow. Wow, wow, wow. No dzisiaj, tak jak obiecałam, pójdziemy w końcu do tego Benet. Jak to się tam Benif? Ale najpierw, zanim pójdziemy, no to zrobimy to. Czyli Void or Miner Controller Tier 1, bo to jest zadanie z książki mądrej. Jak widzicie, już mam Diamond Ore i Iron Ore. Iron Ore to już miałam w poprzednim odcinku, a diamondy się w końcu zebrały. Zaraz Wam pokażę, ile mamy już różnistych ory. O, diamentów już mamy 191, nawet tutaj mamy Draconium Ore, Emeraldów 221, strasznie dużo. Inferium co chwilę mi się tutaj robi, także też dużo sobie już poprzerabiałam tego ora na zwykłe takie zielone inferium. Co tu jeszcze jest? Uranium. Uranium ore, to ktoś mi kiedyś napisał, że jak wsadzę pod lawę jelorite ore, to będę miała plus 20 tego przepalania, 20 szybciej, rare 20, nie wiem, rare coś takiego. A to właśnie nie miało być jelorite, tylko to miało być uranium. Także już pod niektórymi lawami już mam uranium i już się przerabia 20 razy szybciej. Co tu jest jeszcze? No różne są różniste te ory. I do zrobienia czego? Paneli słonecznych tieru czwartego, który też jest w książce mądrej, potrzebuje mikę lub alabaster. Mika mi się zbiera, jest 25 sztuk, także tak dosyć powoli. Alabaster, te idą trochę szybciej, ale właśnie wyczytałam w tym całym tutaj urządzeniu, zwanym dalej jej, że jak się takie lens zmieni, na przykład white lens, on może z Void or Miner pobierać, jak się ma właśnie white lens, to większa ilość może być pobrana takich właśnie ore. Nas to nie interesuje, bo irona mamy dużo, to może później. Ale w tym Void Resource Miner, który zrobiłam ostatnio, to właśnie mika ma tutaj 4,59%. W tej chwili mam Clear Lens i to jest 0,82%, dlatego jest tak mało w sumie tego. Więc jeżeli zmienię ten Clear Lens na White Lens, to będę miała większą szansę na zdobycie tej miki. I wtedy będę miała też większą szansę na zdobycie Dioritu, który jest mi niepotrzebny, no ale trudno. Na zdobycie Endstone'a, który może się przydać, i kleju, i czego jeszcze, i właśnie alabastru. Zatem zmienimy sobie, zrobiłam już sobie ten White Lens i teraz sobie zmienimy ten Clear Lens na White Lens. Mam nadzieję, że tam się uda, że to się nie zepsuje coś tam. I też zrobiłam już ten Void. Aha, nie zrobiłam jeszcze. Teraz zrobię. Tada, 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 jest zrobiony. I jego, że tak powiem, zawiesimy tam, gdzie powinien wisieć. To jest to. To jeszcze będzie nam potrzebna skrzynka, tak? Z tego, co kojarzę. Skrzynia. Skrzynia to jest chest. 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 Mamy tutaj skrzynkę jedną do tego. I oczywiście różowy. Różowy. Różowy to jest pink. Różowy to jest pink. Ok. Skrzynkę postawić tutaj i ją zaróżowić. Ok, tutaj. Dodałam do rur przesyłających ze skrzynki do tej wielkiej skrzyni. Dodałam 15 upgrade'ów przyspieszających. Przesyłanie, zatem po prostu teraz wszystko ładnie mi przelatuje, nic się nie blokuje. Tu wzięłam, aha, to chciałam jeszcze ten White Lens. Ok, czyli tak, najpierw powiesimy sobie
ten, żeby wykonać zadanie. To, żeby wykonać zadanie, sobie tutaj powiesimy. Zatem to likwidujemy i wieszamy to. Chyba nie bardzo powiesimy. Dobra, to sobie tutaj... O matko. No tak, bo to jest ten... Dobra, poszłam sobie po slaba. Zatem postawimy go tutaj. Ej, tutaj. Staniemy na tym i teraz ten właśnie. Okej, i teraz już chyba... Zdołamy to powiesić. Tak jest. Zdołaliśmy powiesić, zatem to rozwalamy. Nie lubię stać na tym. To rozwalamy. Tutaj mamy dziurę, bo musi być właśnie do tego clear lensa. Aha, a tu mamy white lens, żeby nam nie zabrał tego. To go schowamy tymczasem tutaj. Ok. I teraz... Uderzymy różdżką w to. Ostatnio jak uderzyłam różdżką, to oberwałam kamieniem, zatem gdzieś muszę stanąć, chyba tutaj mogę. Okej. Aha, nie, to muszę trzymać. No dobra, ale to mogę wisieć w sumie nad tym. Trzymamy. I nam się tworzy Void or Miner i jest gotowy. Jest gotowy i wyczytałam też w tej mądrej książce, że jednakowoż tutaj powinny być też dziury. Zatem zaraz jeszcze tutaj dodamy skrzynię. Okej. I tutaj już nam chyba coś pobiera, aczkolwiek nie widać tego. W sumie to pewnie nie może nam pobierać, bo się właśnie dzień skończył, zatem szybko się prześpimy. Strasznie daleko to jest do przespania się. Okej. I tutaj szybciutko zrobimy dziury. O. Także tutaj już sobie przygotowałam. Tutaj powinna być właśnie wszędzie dziura. To on wtedy ma z czego wybierać te rudy różne. W każdym razie jest to coś, co musieliśmy zrobić, żeby zaliczyć zadanie z książki. Zatem mamy tu kolejne, jak pójdziemy na tą drugą wyspę, wyspę startową, jak ją nazywam, czy tam domową, to odhaczymy sobie w książce. Już niewiele zostało. Okej, i chyba jeszcze tylko to jedno. Okej. Także jak widzicie, mamy tutaj dwie rzeczy. Tam to jest ten Void. Nigdy nie pamiętam tego. Ale wiecie, o co chodzi. To dobrze, że wiecie. Tutaj sobie jeszcze potem to poukładam te, żeby tutaj nie wpaść do dziury, bo wiecie, że ja się zawsze boję, że wpadnę do dziury. No i teraz się zastanawiam, czy denerwuje mnie trochę ta zbroja, bo ona ma to, że nie muszę klikać, podskakiwać, jak wchodzę na stopień, co mnie trochę denerwuje. Czy teraz, jak to rozwalę i wsadzę... To. Zamiast tego wsadzę to czy to jak to rozwalę, to czy to mi całe zniknie, czy też nie? No, próbujemy. Nie zniknęło, ok. I teraz musimy wsadzić, to jest to białe, ok. I co? I działa. Wow! Sprawdzimy jeszcze różdżką. Dotkniemy tego urządzenia. Działa. Ok, czyli mamy teraz białe tylko, zatem będziemy mieć chyba więcej tej miki i alabastru. I nether quartz. Okej, dobra, czyli to mamy załatwione, to sobie tutaj później zrobię ładnie. Tutaj nam się ładuje już do systemu, okej. Teraz Wam jeszcze pokażę, jak na górze to wygląda.
I już tutaj mamy, że tak powiem, sprawę załatwioną. A nie, nie mamy jeszcze sprawy załatwionej, bo musimy zrobić portal do Benit. Także tak tutaj to wygląda. To jest nad jednym urządzeniem, tier drugi paneli słonecznych. Tutaj jest nad drugim urządzeniem tier drugi paneli słonecznych. Także to wszystko wydobywane będzie właśnie w czasie dnia. Tu sobie postawiłam, żeby było ładniej kolorowo, te slime drzewka. To urządzenie cały czas działa. Cały czas jeszcze nie zmieniłam tutaj biomu. Już tyle bloków wydobyło, strasznie dużo. To urządzenie wydobywa kamień i to urządzenie również wydobywa kamień. Zatem zrobiłam tutaj kolejne Quantum Storage, które zbiera kamień. Także jak widzicie, jest 446 tysięcy z kamienia, a tutaj jest 552 tysiące cobblestone. Także tak to wygląda. Ciekawe, które się szybciej zapełni. I jeszcze tutaj mam, tu mam jeszcze mnóstwo stonu, bo jak przesyłałam do tego, to tutaj wsadziłam 4 upgrade'y i mi ten stone zniknął zupełnie, więc wyjęłam jeden i się jak po jednym to się zrobiło 70 parę tysięcy stone'ów, zatem wsadziłam z powrotem ten 4 i tak mi powoli tutaj schodzi. Co jeszcze? Mam tutaj mnóstwo tego Inferium Essence, zatem zrobimy jeszcze to zadanie od widzów, gdzie miałam zrobić 225 ziaren tieru 5. Już mam to zebrane, ale najpierw tutaj zrobimy portal do Benit. Mamy kwadruple, quintuple i takie unstable enderperły i tadam, mamy portal do Benit. Tego portala tutaj nie postawimy, tylko postawimy go w zupełnie innym miejscu. To sobie tutaj wrzucimy tu, a to sobie zostawimy w zasadzie tu. Może nam się to potem przyda. Okej. I teraz to jeszcze sobie schowamy tu, to sobie weźmiemy tu. I a propos właśnie, bo mówicie, że mieczyk na... mam tutaj wsadzić Charm Strange 2. No niestety nie można tego skraftować, także ja nie mam pojęcia, jak to zrobić. Więc jeżeli macie pojęcie, jak to zrobić Charm Arm Strange 2, tutaj jest. Można by to zrobić w jakiś sposób, ale nie wiem w jaki, bo jak się na to kliknie, to nic się nie dzieje. Jak się na to kliknie prawym przyciskiem, nic się nie dzieje. Także po prostu nie można tego skraftować. Nie wiem, jak to skraftować. Przypuszczalnie, gdybym wiedziała, jak to skraftować, to bym już to miała tutaj, bo mam teraz 31 ataku, a chciałabym mieć oczywiście jak najwięcej. 41 może być, tak? 21... 31 i właśnie ze Strange 2 jest 41, ale niestety nie można tego skraftować. Nawet w innym świecie wzięłam tutaj stąd ten właśnie mieczyk Strange 2, ale jak się weźmie, to nie można go rozpakować, że tak powiem, bo ten, jak widzicie, jest 31. Jak się wsadzi tutaj, to można go rozpakować na 21 i ten charm, który zrobiłam i który się do tego dokłada. Także jak teraz z powrotem to wsadzę... Jezu, już myślałam, że się nie... To teraz z powrotem mogę mieć 31, a nie mogę mieć właśnie tego 41. Nie wiem, jak to zrobić. Zresztą to już mówiłam o tym w zeszłym odcinku, ale co chwilę mi tam mówicie, żebym po prostu dodała Strange 2 i nie mogę tego dodać. No po prostu nie mogę. Ale tak, jako że chcemy iść do tego Benit, to oprócz tego, że tutaj mam Strange, to mam jeszcze ten drugi zrobiony, bo myślałam, że jak się dwa połączy, to będzie Strange 2. I ten drugi dołożymy tutaj do chestplate. W takim Benit jest ciemno, zatem zrobimy sobie tutaj taki Night Vision. Night Vision można go dołączyć do
do czapki. Także sobie zrobimy Night Vision i też Fire Resistance, nie wiem, czy coś tam nie będzie fajerować. Kurczę, nie wiem. Ale może też by się przydało Resistance. Resistance można do leginsów na przykład dołożyć. Także to sobie zrobimy. Tak, zrobimy sobie te dwa czarmy. Żeby zrobić te dwa czarmy, to musimy zrobić najpierw blank czarny. Dwa. Zatem zróbmy to. Jak to się robi? Aha, to jest to i Supremium Block. Supremium Block to jest 9 bloków. Dwa chcemy, czyli 18 potrzebujemy Supremium. 18 Supremium to jest 18 takich. 18 takich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Co ja robię? 18 takich. Nie to miałam zrobić. Okej, to nie będzie 18 takich, tylko 4,5 te ciemnozielone. Kryształ będzie potrzebny. Kryształ, okej. I esencje. Okej. 4,5 tak jest taki. Raz, dwa, trzy, cztery i pół. Dwa. Co zrobiło? Dwa. Cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, szesnaście i jeszcze dziwnie. Dziesięć, dwanaście, czternaście, szesnaście. Dobra, i z tego jak zrobimy czerwone, raz, dwa, trzy, cztery, to wrzucimy i teraz wszystkie czerwone, dawaj. I z tego zrobimy niebieskie, dawaj. Mamy 18 niebieskich, czyli możemy zrobić dwa takie. Okej, tu mam 200 przygotowanych tych Supremium. Aha, tutaj pewnie też będziemy potrzebowali Supremium. Aha, cztery. A, i takie jabłka. Dobra, nie będziemy się tym zajmować teraz, bo to jest za dużo roboty, a was już to powoli nudzi. Zrobię sobie to potem w przyszłym odcinku, a tymczasem pójdziemy. W końcu mam dobrą zbroję, mam dobry mieczyk, to w sumie chyba nie powinno mi się nic takiego stać bez tego wszystkiego. Chociaż Night Vision by się przydało. To w takim razie może zróbmy po prostu potionkę Night Vision, a potionkę się robi, jak się robi? Brewing. O, to trzeba zrobić. Wow, mamy to. Gdzie to postawimy? Postawimy tymczasem tu. Tada, on ślicznie stoi. I co jest jeszcze potrzebne do potionki? Butelki na pewno. Butelka się nazywa butelka bottle po prostu. Czy ja mam jakieś butelki? Mam butelki. To są mi potrzebne trzy. Czy ja mam tutaj wodę? Przypuszczalnie nie mam tutaj wody. No na pewno nie mam tutaj wody, zatem zrobimy sobie... woda jest... Mam tutaj wodę. Raz. I dwa. Zrobimy sobie szybciutko źródełko. Tutaj koło sobie zrobimy tego światełka, co tam. Okej. Mamy. Woda jedna. I woda druga. Okej. Raz, dwa, trzy butelki. I je trzeba tutaj wsadzić. Raz, dwa, trzy. To pamiętam, że to takie coś... I tutaj wsadzę to żółte, ok?
To żółte, mamy tego mnóstwo. Okej. I co? I tutaj coś trzeba wrzucić. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. No to już jest większy problem, bo już tego nie pamiętam, co trzeba wrzucić. Butelka, co to jest? NIGHT. Night Vision. A, marchewkę złotą. Karot. Mam na pewno takie złote marchewki. Carot. Mamy. Okej. Czy ja dołożyłam? Nie, już myślałam. No i co? A, bo to water czas. Trzeba z tym water zrobić najpierw. O matko. Aha, najpierw nether. Dobrze, też takie coś mamy. Nether. Okej. I tym sposobem wykonam, wam powiem, zadanie, które mi dała Aleksandra bodajże. Sorry, że nie pamiętam. Co tak wolno? Szybko, ja nie mam czasu tutaj. Aleksandra chyba. W razie jakbym się myliła, to przepraszam. Właśnie pamiętam, że pisała, żebym zrobiła potionkę jakąś, a zatem robię, jak widzicie. Okej. Plum. Mamy to, czyli teraz to. Okej. I jeszcze, żeby przedłużyć, to trzeba czerwony proszek. Okej. Żeby było na 8 minut. Och, czerwonego proszku również mamy mnóstwo. Dan. No ślicznie i to, i już będziemy mieć, Night Vision nam się przyda. Co tu jeszcze, jak pójdziemy do tego chyba to nam wystarczy na początek. Zobaczymy, co tam w ogóle jest. Może, nie, światło mamy. Tutaj mamy odpowiednią ilość doświadczenia. Także chyba będzie można po prostu. Okej, mamy to. Także zadanie od Aleksandry jest wykonane. Okej. Czyli tak, teraz, żeby polecieć do Benit, to musimy polecieć sobie. Co ja jeszcze wam chciałam pokazać? Coś chciałam, ale nie pamiętam co. Hehehe. A, już wiem, co chciałam wam pokazać. To sobie tutaj jeszcze polećmy. Tutaj zrobiłam tak zwaną mordownię slajmów. Taką, jak kiedyś próbowałam zrobić na jak to się nazywa? Na Little Kingdom. W Little Kingdom i mi się nie udawało, a tutaj mi się udaje, tylko musimy chwilkę poczekać, żeby się pojawiły stwory. Tutaj zrobiłam oczywiście wszystko w półpłytkach. Jest to brzydkie jak noc, zatem już myślę nad tym, jak to zmienić, żeby było fajniejsze i przede wszystkim muszę chyba kawałeczek odlecieć, to one się wtedy pojawią. No idź. To o, już się pojawiły. Także widzicie, są stwory i jak się do nich nie będzie za blisko podchodziło, to one się zajmują tylko tymi właśnie, jak one się nazywają, golemami i wtedy bardzo chętnie podchodzą do tych golemów i się zabijają o kaktus. Także to tak właśnie wygląda. Także jeszcze chwilkę, jak tutaj pobędziemy, to one się pojawią. No a tutaj właśnie na półpłytkach się nie pojawiają. Także po prostu stwierdziłam, że tam rozszerzę to jeszcze tak do końca. Także one będą miały wtedy więcej miejsca do tego, żeby się pojawiać. No to znowu jest to chyba za blisko. O, jest. O, jest taki duży. Taki duży i teraz z tego dużego się zrobią małe i te małe bardzo chętnie się ocierają o kaktusik i się zabijają. Także w ten sposób to wygląda. O. No, także to jest to, co się tutaj jeszcze wydarzyło.
A propos przemieszczania się przez te teleporty, to nawet mam takie różdżki do przemieszczania się przez te teleporty, ale nie robię tego, ponieważ jak się okazało, ile razy przejdę przez taki teleport, tyle razy mi się nie wczytuje świat, zatem chyba latanie, aczkolwiek latanie w tej zbroi jest jeszcze, też powoduje niewczytywanie się świata. Także po prostu jak latałam ze skrzydłami tymi anioła, to jakby teren się wczytywał dobrze i było wszystko dobrze. A teraz niestety już tutaj tak nie jest. Teraz mam mnóstwo trawy, przez to, że się wydobywa tam przez te maszyny, przez te urządzenia, to tutaj dorobiłam trawy w końcu, żeby to lepiej wyglądało. Te mi rosną tutaj, więc mam już dużo tych owoców. Co jeszcze? Co jeszcze? Nie wiem, co jeszcze. Nie wiem, co jeszcze. Aha, chciałam zrobić te. Okej. Gdzie są te esencje? Nie esencje, tylko esencje. 200 esencji. I 8. Mamy 200 esencji czerwonych. I teraz polecimy tam, tam, tam. Zatem widzimy się. Ok, jestem już tutaj przy tym naszym poletku. Teraz muszę zebrać te wszystkie esencje tieru czwartego i zrobić tier piąty. Zatem nie będę Was też zanudzać tym, bo po prostu muszę. Bo niestety, jak widzicie, nie pokazuje mi, którego tieru tutaj rośnie to. Zatem muszę po prostu zebrać wszystkie esencje i wtedy z tych 25 zrobić te, które mają piąty poziom. Także za chwilę się widzimy. No okej, pozbierałam te esencje. Mam tutaj 25 Inferium 4. Zatem sobie zrobimy 25 w ten sposób. Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Tak i tak. Ale jestem normalnie, wiecie co? Zaraz to zrobimy. Zaraz to zrobimy tak, żeby było dobrze, żeby nie musiała wrzucać. Tak i no kurczę, i się zepsuło. Jeszcze raz. Tu po 2, tu po 16, tu po 16 i tu po 16. Jest po 50, czyli 200 i tadam. O Boże. No dobra. I tadam, mamy 25 inferium po 5 stopnia. 25. Teraz je zasadzimy. I będą nam sobie rosły bardzo ładnie. Okej. Dobra, resztą się zajmę później, jak jak przyjdziemy z Benit. A teraz sobie pójdziemy do Benit. Mamy to. Co jest nam jeszcze potrzebne? Chyba nic więcej, myślę. Myślę, że nic więcej. No najwyżej wrócimy i zobaczymy. Gdzie chcę mieć portal do tego właśnie? Tutaj, na tej wyspie. Tutaj w narożniku zupełnie chcę mieć portal do Netheru. I gdzieś tutaj właśnie będzie w takim razie portal do Benit. Może jeszcze byśmy sobie tutaj postawili coś, żeby. Bo ja nigdy nie wiem, jak przyjdę, żebym nie ruszyła w stronę gdzieś tam, żeby nie wyskoczyła. I tutaj potem będzie portal też do Endu. Tak sobie to wymyśliłam. Zatem jeszcze tutaj sobie weźmy. Ło, straszna jest ta zbroja. Strasznie szybko się lata.
Kobyby. Mamy tutaj, okej, dobra. Okej, żeby właśnie nic się nie stało, jak przyjdę, żebym przez przypadek nie wyskoczyła tu. O Boże, w tej zbroi jest wszystko możliwe. Zatem zrobimy to tak. To już na pewno się nam nie uda wyskoczyć. A, bo tu jest światełko. Okej, dobra. No dobrze, no to cóż, to cóż. To idziemy. No okej, to. Rozumiem, że mam kliknąć na to. Tutaj sobie przygotowałam potionkę, tutaj jeszcze jest mega tor, czy w razie gdyby za dużo było stworów, to je odpędzę. Idę. Boję się strasznie, ale idę. Ops, ja się boję. Jeez, jakie dźwięki. Dobra, tu jest ciemno, zatem zrobimy jasno. Co to jest? Bauxite ore. Tu rozumiem, że wrócę, zatem chyba też sobie może zrobimy tutaj waypoints. New. Portal. Route. Save. Close. Tutaj są stwory. No ciekawa jestem, co mnie tutaj czeka. Dwa. Oj. Boże, jak mnie denerwuje te zbroje. Marble. No dobrze, to w takim razie... co by tutaj zrobić? Może stanę na tym i... Ojejka, mam mało jedzenia. Ho, ho, ho. No tak, niezbyt ciekawe. Dwa. Tu chciałam kawałeczek. Dobra, jeszcze raz tak zrobimy. Okej, okay, nie! Co mnie bije? A, głód mnie bije. Już zjadam. Mam za mało jedzenia, muszę wrócić do domu. Pod czym by się tutaj można... sobie pod tym porta... O! Jeju! Jesus! Jejka! No, chciała mnie wypaść stąd i proszę bardzo, już tutaj wypadłam. Nie, ja już tam nie wracam. Nie, i koniec. Nie jest mi to w zasadzie potrzebne do niczego, zatem ja tam nie wracam i nie krzyczcie na mnie, ponieważ rudy wszystkie, które tam są do zdobycia, to zdobywam, zatem nie muszę już tam wchodzić. Byłam. Widzieliście, że byłam? Widzieliście. Wypadłam poza świat, nie wiem dlaczego, więc nie wchodzę już tam. B, to jest B. Nie idę tam. Nie idę tam i koniec. Teraz wrócimy na moją wyspę. Proszę, teraz nawet tam nie widać. Widać. Się wczytuje. Och, to jest ponad moje nerwy po prostu. Jak wiecie, bardzo dobrze unikam. O proszę, mi się świat nie wczytał. Unikam jak mogę pójścia do Netheru. Unikałam do tej pory pójścia do tego właśnie. I jak już poszłam, to wyleciałam poza świat, więc nie idę tam. Nie namówicie mnie już na to. Byłam. Zdobyłam marble, zdobyłam bauksitę i to wystarczy. Okej, to sobie w takim razie sprawdzimy teraz, co tutaj jest do zrobienia jeszcze. O matko. Travel to the Bennett Dimension. Ta-da! Byłam.
To jeszcze mnie czeka. A, Supremium Armor zrobiłam. Supremium Apple nie zrobiłam, ale to potem zrobię. Travel to the Nether to jeszcze nie. Muszę w końcu zacząć te rzeczy Tinkersowe robić, ale cały czas coś innego robię i mi to wypada. Tutaj nie. To zrobiłam w końcu. Create reaktor. No myślę, że reaktorem to się zajmiemy chyba już w przyszłym odcinku. Chyba tak. To nie. Solar Array tier 4 to nie. Collect ore from the void with a void miner structure. To właśnie dzisiaj zrobiliśmy. To nie. W sumie za dużo to nie zrobiliśmy. Alchemik to jeszcze też nic. Botanist jeszcze nic. Dragons jeszcze nic. Build a dimension, travel to it. To potem. To wszystko potem. Ale coś chyba jeszcze robiłam. Chyba jednak nie. A, oktople to jeszcze mi się trochę robi, także to mi się zrobi. Dobra, tyle zrobiłam. Sorry, że nie idę do tego Benit, ale po prostu moja dusza, która nie lubi potworów, po prostu się tam nie wybiera. Nie potrzebuję tam iść w sumie. Do Netheru jak pójdę, to też tylko po to, żeby kurczaki znaleźć, bo tylko tam można niestety znaleźć kurczaki, które są potrzebne do tego, żeby powstały inne kurczaki. Do Endu no pójdę zabić smoka, no bo jest takie zadanie, ale już mogłabym nie iść do Endu, bo już mam te kwiatki, z których mogę robić te rody i one mi przyozdobią moje wyspy. No dobra, słuchajcie, to byłam. To kończę, a wy piszcie w komentarzach, czy wam się to podobało. Tylko nie krzyczcie na mnie, że nie idę tam, ale po prostu no ja się tam już nie wybiorę. Piszcie, czy wam się podobało. Oczywiście łapkujcie, dużo łapek. No i subskrybujcie kanał, no i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Dużo łapkujcie, to wtedy będzie więcej odcinków. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa!